Ja chcę powiedzieć krótkie świadectwo związaniem z tym, że poszłam mimo lęku. Chodziłam z tym tydzień i wiedziałam, że jest to akurat ten czas, abym wykonała ten ruch. Za bardzo nigdy nie ewangelizowałam. Raz może zewangelizowałam, to była totalna dla mnie porażka. W ogóle to było jakieś miejsce, nie wiem, 2-3 lata temu. Nieważne. I chcę też powiedzieć, że do tej pory skupiałam się na czymś innym, bardziej na wstawiennictwie, bardzo jakby temu się poświęciłam. I w tym oglądzie proroczym, w tym się obracałam. Jakby to było częścią mojego życia do tej pory. I tak sobie chodziłam, rosłam, rozwijałam się, można powiedzieć. Czasami nie rosłam, też trzeba powiedzieć, że nie, przyznaję się. To jest normalne, jakoś gdzieś tam poleciałam sobie. Ale wiedziałam, że w tym tygodniu muszę pójść na ewangelizację. Wiecie, jaką miałam presję? Ale normalnie taka była. I rozumiem teraz ewangelistów, jak jest. Wiedziałam, że wszystko na mnie syczy, abym tylko nie wyszła i nie obnażyła w ogóle tego wszystkiego. Ale do czego właśnie zmierzam tak szybko, że wiedziałam, że to jest ten odpowiedni moment urwać do końca łeb lękowi. Amen. Teraz powiem jedną rzecz związaną, czemu nie wychodziłam, wiecie? Bo byłam zajęta czymś innym i ta myśl, która była, myśli może dwie, jakoś, wiecie, jak codziennie żyjemy, no to normalne, że się na tym nie skupiłam, ale nie była wykonana do końca robota. Wiecie, czego się bałam? Na ewangelizacji pójść, że będę krzyczeć, że będę krzyczała. I drugie, że będę płakać. Nieraz usłyszeliście, że tu płaczę, a kiedy się modlę, to krzyczę. Wiecie, jak mnie to, miałam w tym lęk? To mnie paraliżowało, bo odbierałam, czy ktoś to zrozumie, ale to jestem ja, Amen. Ja taka jestem. Amen. I tak będę uwalniała słowo. Czasami będę sroga, a czasami będę jak pupilek, jak kotka, która głaszcze. Ale te dwie rzeczy zawsze miałam z tyłu głowy do głoszenia Ewangelii. I w sobotę poszłam dla samej siebie głosić. Jednocześnie usłużyłam ludziom, ale jednocześnie poszłam złamać to wreszcie do końca. Amen. I to jestem żywym świadectwem dla was. Byłam osobą lękową i to bardzo, bardzo wyrosłam z lęku od małego. To, że ja teraz tutaj stoję i do was mówię, to jest świadectwo. Amen. To, że ja wyszłam publicznie wypowiedzieć słowa, to jest świadectwo działania Boga we mnie, tak? I to chciałam, że może wam też w jakiś sposób wyszłam ze względu, pokazałam wam swój przykład, czym ja zmierzyłam się, z jakim lękiem pójść na ewangelizację. Nie bój się mówić Ewangelii swojej. Każdy urodził się swoją Ewangelią. Amen. I opowiadaj tą Ewangelię, którą masz w sobie. Amen. Nie kopiuj tej Ewangelii, która jest czyjaś, bo to nie są twoje buty. I ja się otworzyłam. Ojcze, jeśli oczywiście, jak masz na ewangelizację, mówię, Boże, nie dzisiaj chcę krzyczeć, nie dzisiaj chociaż. Tak, no wiadomo, coś tam krzyknęłam, ale mówię, ja jestem taka, że ja wchodzę cała. Ja nie umiem inaczej. Jak ktoś, Tomek już wie, kiedyś powiedział, bardzo dobrze powiedział, kiedy ty wchodzisz, to wchodzisz cała. Tak, ja inaczej nie potrafię. Nie potrafię być przyjaźni na pół. Albo wchodzę, albo nie wchodzę. Taka jestem, taka na dziś, tak? I do czego zmierzam? Że głoś Ewangelię ze swojego jakby stanu, w którym jesteś. Nie obawiaj się, że ktoś coś powie albo czy chcemy się komuś upodobać. To nie zadziała. Ta Ewangelia już nie zadziała. Chcę powiedzieć, że wchodzimy w inny czas to i Ewangelia się zmienia. Dotknie ludzi to, co ty będziesz mówił w sercu. Amen. To, co będzie wypływało z serca, to dotknie człowieka. Nic innego nie dotknie. Amen. Kiedy chodzisz z Duchem Świętym, to On ci powie, co masz robić, jak mówić, kiedy mówić, a kiedy płakać, a kiedy się modlić, a kiedy może przemalować się na czarno i głosić Ewangelię. Kwestia jakby otworzenia się. Trochę poszłam daleko, ale chciałam z tym zostawić, z czym ja się zmierzyłam. Ja. Może dla kogoś takie błahostkie, co tam pójść na ewangelizację, tak. Ale dla mnie to były dwa takie
rzeczy, że będę krzyczeć, oczywiście krzyczę, ale też przyzwyczajam się do tego, że tak działam, taka jestem. Oczywiście można to wyszlifować jeszcze w jakiś sposób, ale taka jestem i taką będziecie musieli mnie przyjąć. Nie ma rady, taka jestem. Amen. Amen.